Cześć, Michał Kopelec z portalu ringpolska.pl, witam was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę, a zaczynamy od szybkiego raportu sprzedażowego z Polski, z Dolnego Śląska. Oczywiście chodzi o walkę Aleksandra Usyka z Danielem Dubois, zaplanowaną na 26 sierpnia na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Moi drodzy, zanosi się na to, że frekwencja będzie tutaj naprawdę dobra. Pierwsza taka dość skromna pula biletów rozeszła się dosłownie w ciągu kilkudziesięciu minut, natomiast druga wypuszczona wczoraj jest jeszcze w sprzedaży, natomiast te wejściówki schodzą naprawdę w bardzo szybkim tempie, no i kto wie, może będziemy mieli we Wrocławiu sellout, także jeśli macie zamiar Usyka i Dubois obejrzeć w akcji, to spieszcie na e-bilet, bo tam te wejściówki są w sprzedaży. Tak z doświadczenia praktycznie powiem wam, że widoczność samego ringu na tych galach stadionowych, na walkach stadionowych, no może być z tym różnie, no ale każdy, kto na takiej stadionowej walce był, wie dobrze, że i tak prawdopodobnie będą w trakcie gali telebimy z powtórkami puszczanymi, a najważniejsza w tym wszystkim jest atmosfera wielkiego widowiska, no a takie wielkie bokserskie widowisko jak pojedynek o trzy pasy wagi ciężkiej, do tego jeszcze pas magazynu The Ring, no to coś takiego szybko się ponownie niestety w Polsce pewnie nie powtórzy. No a każdy, kto śledzi bokserskie wydarzenia na bieżąco, no to dobrze wie, że ta walka Usyka z Dubois to jest taka etykieta zastępcza, to jest taki bokserski plaster, bo tak naprawdę wszyscy czekaliśmy na pojedynek Usyka z Tysonem Furym o cztery mistrzowskie pasy. Niestety ta walka póki co się nie odbędzie i chyba już nie ma co kruszyć kserokopii o to, dlaczego ona się nie odbędzie, czyja to jest wina. Ważne jest, że tej walki na pewno na razie nie ma. Usyk walczy z Dubois, a Tyson Fury walczy, i to na pewno też już wiecie, z byłym czempem UFC Francisem Ngannou o rekordzie bokserskim 0-0. No i będę to wam powtarzał do znudzenia. Francis Ngannou w boksie stoczył do tej pory walk 0. Oczywiście Frank Warren i ekipa Fury'ego, czyli grupy Top Rank, Winsbury Promotions, budują teraz taką narrację, że to jest walka o miano najniebezpieczniejszego człowieka tej planety, że siła uderzenia Ngannou jest powalająca, że ta siła znajduje się w księdze rekordów Guinnessa i tak dalej, no ale jeszcze raz, oni walczą w boksie. Ta walka odbędzie się na zasadach bokserskich, a Ngannou to jest po prostu zawodnik MMA z rekordem w boksie 0-0, no i gdyby Fury z nim wygrał, no to chyba byłaby taka bezprecedensowa sensacja w historii boksu zawodowego. Dla mnie to byłaby większa sensacja niż na przykład ta słynna wygrana Jamesa Bustera Douglasa z Mike'iem Tysonem, i nie dbam o to, jakie są kursy bukmacherskie teraz, jakie były wcześniej. Dla mnie, gdyby Ngannou wygrał z Tysonem Furym, to byłoby to większa niespodzianka niż zwycięstwo Douglasa z Mike'iem Tysonem, no ale chyba bukmacherzy troszkę te opowieści ekipy Fury'ego kupili, no bo kurs na wygraną Ngannou, moi drodzy, jest w okolicach 7-0, więc nie ma tutaj aż takiej tragedii, nie ma takiej przepaści. Na Fury'ego jest coś tam w okolicach 1-13, 1-15, no ale moim zdaniem warto jeszcze raz wbić taką lekką szpileczkę w ten balon z tą historią o wielkim boju, o światową dominację w sportach walki, bo pamiętajmy, że tutaj tylko jeden z tych zawodników, czyli Tyson Fury, walczy w swojej koronnej dyscyplinie. Francis Ngannou jest gościem. Jedynie trochę mi tutaj przypomina się ta sytuacja z tą drugą walką szpilki z Radczenką, w zasadzie pierwszą, bo to jest walka w MMA, tamtą walkę rewanżową na zasadach MMA w KSW nazywano rewanżem szpilki z Radczenką. Dla mnie to żaden rewanż nie był, no bo rewanż powinien się odbyć w boksie. Pierwszą walkę szpilka i Radczenko stoczyli w boksie, oni byli pięściarzami, więc jeśli mowa ma być o rewanżu, no to rewanżowa walka powinna się odbyć w boksie. W MMA to była po prostu walka szpilka kontra Radczenko w MMA, no i tyle. Walka w boksie z walką w MMA ma trochę wspólnego, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy to są dwie inne dyscypliny, więc żaden był to rewanż. Tak samo tutaj, ta walka Tysona Fury'ego z Francisem Ngannou na samym już starcie mocno faworyzuje jednego z zawodników. Rzecz jasna, pięściarze z ekipy Top Rank i Queensberry, czyli ci spowinowaceni w jakiś sposób z Tysonem Fury'em, tę narrację o wielkim starciu Fury kontra Ngannou, o tej rywalizacji, o tytuł najniebezpieczniejszego człowieka globu, mocno wspierają. I na przykład Jared Anderson, zawodnik grupy Top Rank, mówi, że to jest waga ciężka i jak Ngannou trafi Fury'ego, to Fury może pójść spać i już nie wstać. Na Twitterze na przykład pojawiają się też opowieści Joe Joyce'a sprzed roku, kiedy to sparował z Francisem Ngannou, i po tych sparingach tę siłę
Ngannou wychwalał pod niebiosa, nawet mówił, że głównie na sparingach skupiał się na tym, żeby przed Ngannou uciekać, żeby unikać tych jego piekielnie mocnych ciosów. No ale, moi drodzy, wyobraźcie sobie, jaki to byłby nomen omen nokautujący cios dla całego boksu, wręcz takie upokorzenie boksu jako dyscypliny, gdyby gość z MMA znokautował czempiona WBC wagi ciężkiej, niepokonanego do tej pory króla wagi ciężkiej według wielu, który sam o sobie mówi, że jest następcą legendarnego Muhammada Ali, no i ma w rekordzie wygrane z bokserskim postrachem, dla niektórych najmocniej bijącym zawodnikiem w dziejach boksu, Deontayem Wilderem, no i też starszym, bo starszym, ale legendarnym Władimirem Kliczko. Miałby teraz polec w starciu z Francisem Ngannou, który jeszcze w boksie do tej pory nie stoczył żadnej walki. Ja sobie po prostu tego nie jestem w stanie wyobrazić, no ale najwyraźniej ludzie Fury'ego już sobie to wyobrazić mogą, bo jak się okazuje, zdradził to Francis Ngannou. W kontrakcie na walkę zamieszczona została klauzula rewanżowa. No i przyjmę tutaj takie robocze założenie, przyjazne pięściarskiemu środowisku, że ta klauzula została wprowadzona tylko na wypadek ewentualnej kontuzji Tysona Fury'ego, a nie na wypadek jego sportowej przegranej, no bo przegrana jest dla mnie czymś poza moimi wyobrażeniami, no i chyba dla każdego, kto się boksem interesuje, jakoś tam się na boksie zna. Swoją drogą, czego by nie mówić o sportowej wartości tej walki Fury kontra Ngannou, bo jest ona troszkę wątpliwa, no to na pewno Fury na tej walce znakomicie zarobi. Karl Froch, moi drodzy, stwierdził, że Fury przekazał mu, że będą to nawet większe pieniądze za tę walkę z Ngannou, niż zarobiłby walcząc również w Arabii Saudyjskiej z Oleksandrem Usykiem, chociaż no, nawiasem mówiąc, trochę średnio mi się chce w to wierzyć. Natomiast no, wyobraźcie sobie, możecie wyjść do gościa z rekordem 0-0 i zarobić, powiedzmy, nawet przybliżone pieniądze, nawet jeśli nie większe niż za walkę z niebezpiecznym Oleksandrem Usykiem. No to jest interes życia dla Tysona Fury'ego. Jeszcze na zakończenie tematu tej walki Tyson Fury kontra Francis Ngannou, dosłownie jedno słowo od Terence'a Crawforda, czyli czempa wagi półśredniej, który kiedyś był zawodnikiem grupy Top Rank, teraz już tym zawodnikiem nie jest. No i jego wczoraj zapytano o to, jakie szanse daje Francisowi Ngannou na wygraną z Tysonem Fury'em, i odparł krótko: zerowe. Jedno słowo, ale chyba wyjaśniające tę całą sytuację. A teraz trochę pozostając w temacie jeszcze Arabii Saudyjskiej i Tysona Fury'ego, ale uderzając już w polską nutę, w polską strunę, jak zapewne wiecie, czynione są starania i te starania są jakoś tam zaawansowane, by jesienią w Arabii Saudyjskiej doszło do walki Badu Jacka z Łukaszem Różańskim o należący do Polaka pas WBC kategorii Bridger. Wczoraj wyczytałem na Boxer.org taką informację, że Andrzej Wasilewski sugeruje, iż ta walka Różańskiej kontra Badu Jack odbyć miałaby się na tej samej gali, na której zawalczy Fury z Francisem Ngannou. No i muszę wam przyznać, że mam co do tego poważne wątpliwości, bo jednak tę imprezę Fury'ego organizuje w Arabii Saudyjskiej zupełnie inny podmiot niż Skill Challenge, który stoi za Badu Jackiem, który promuje Badu Jacka, choć z drugiej strony pieniądze są tutaj te same, bo to są pieniądze saudyjskie, więc kto wie, poczekajmy, jak to się wszystko ułoży. Natomiast myślę, że to mogą być jednak dwie różne imprezy, choć ta wizja Różańskiego na gali Tysona Fury'ego jest naprawdę kusząca i niezwykle ciekawa. A jak już jesteśmy przy wadze ciężkiej, to 26 sierpnia, czyli tego samego dnia, kiedy to będzie walczył Aleksander Usyk z Danielem Dubois na stadionie we Wrocławiu, po drugiej stronie oceanu, kilka godzin później, odbędzie się ciekawa gala grupy Top Rank, ciekawa zwłaszcza dla fanów mocnego uderzenia, dla fanów kategorii ciężkiej. Tam w pojedynku wieczoru wystąpi Jared Anderson, czyli ten gorący, może już nie aż tak gorący, ale prospekt wagi ciężkiej amerykański, który zmierzy się z Andrijem Rudenką. Na undercardzie tej gali wystąpi jeszcze Jean Kosobucki, również niepokonany mocny zawodnik, który zmierzy się z potężnie bijącym Efe Ajagbon. Plus do tego jeszcze będziemy mieli debiut w grupie Top Rank Bahodira Żałobowa, czyli złotego medalisty olimpijskiego z Tokio. Wcześniej grupa Top Rank formalnie miała u siebie przez chwilę innego złotego medalisty olimpijskiego z igrzysk w Rio de Janeiro, czyli Tonego Yoka. Natomiast zanim ta kariera Tonego Yoki w Top Rank w Stanach Zjednoczonych się zaczęła, no to już zdążyła się skończyć w Europie. Natomiast Bahodir Żałowo pod kątem boksu zawodowego wydaje się mieć trochę lepsze predyspozycje niż Tony Yoka. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Grupa Top Rank wzmacnia swoją ekipę i tak mocną w
kategorii ciężkiej. Bahodir żałował 26 sierpnia na gali top ranku. Tam też Jared Anderson, Andriy Rudenko i Jean Kosobucki kontra Efe Ajagba. Jeszcze na koniec info telewizyjne. TVP Sport pokaże hitową walkę Terence'a Crawforda z Errolem Spence'em Juniorem o 4 pasy, o bezdyskusyjne mistrzostwo świata kategorii półśredniej. Ten pojedynek 29 lipca w Las Vegas. Transmisja w Polsce na antenie TVP Sport. I w tej prasówce to już wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno.